I ostatni punkt, który. I ostatni punkt. I ostatni punkt. 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 Dlaczego ja się nie mogę wysłowić? I ostatni punkt. Ostatni punkt. I ostatni punkt. No potrafię to powiedzieć. Zuzia, powiedz to. I ostatni punkt, który mam tutaj zapisany. Teraz mi się chce śmiać. I potem brzmię, jakbym mówiła jak robot, bo już powtarzam się 10 raz, bo nie mogę słowa jakiegoś wypowiedzieć. Cześć wszystkim, ja jestem Zuzia i witam was serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Ostatnio zapytałam was na Instagramie, czy bylibyście zainteresowani filmem, w którym podzielę się z wami moimi radami, trikami, sposobami na to, jak kupować na aplikacji Vinted. No i w mojej ankiecie było całkiem sporo głosów na tak, więc jestem, nagrywam. Może nie nazwałabym się jakąś specjalistką, ale wydaje mi się, że mam całkiem spore doświadczenie już teraz. Kupiłam dość dużo rzeczy na Vinted na przestrzeni ostatnich miesięcy. Nie wiem, jak długo już korzystam z Vinted. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że na przestrzeni lat. Nie wiem, czy aż tak długo korzystam z tej aplikacji. Ale jednak dość spora część rzeczy w mojej szafie jest jednak z drugiej ręki, właśnie zakupiona na Vinted. Pamiętam na początku jeszcze, jak nie korzystałam tak dużo z Vinted, zrobiło się modne chodzenie do lumpeksów. I ja zawsze strasznie się tym frustrowałam, bo nie potrafiłam znaleźć żadnych fajnych rzeczy w lumpeksach. Wiem, że na to też są sposoby, właśnie też oglądałam dużo filmików, jak kupować w lumpeksach, w jakie dni chodzić itd., itd. Jednak zdecydowanie bardziej wolę kupować rzeczy na Vinted, wydaje mi się to o wiele prostsze. I oczywiście czasami zdarza mi się też pójść na lumpy, jednak jestem o wiele większą fanką właśnie kupowania na Vinted. Na końcu tego filmiku pokażę wam moje ulubione Vintedowe zdobycze, nie wiem, czy mogę to tak odmienić, chyba tak. Moje ulubione zakupy, które dokonałam na tej aplikacji, także myślę, że warto oglądać do końca tego filmu. Jeszcze wspomnę na początku, że nie jest to filmik sponsorowany i myślę, że bez przedłużania możemy już przejść do głównej treści tego filmu. Zajrzę sobie tutaj w moje notatki, ponieważ właśnie przygotowałam sobie w punktach mniej więcej o czym chciałabym tutaj powiedzieć w tym filmie. Na początku może powiem, co według mnie w ogóle warto kupować na Vinted. Przede wszystkim są to swetry. Słuchajcie, to ile fajnych swetrów udało mi się kupić na Vinted, to jest niesamowite. Większość swetrów, które kupiłam na Vinted, były udanym zakupem. Większość, bo nie wszystkie, ale jednak naprawdę duża większość. Myślę, że też warto szukać różnego rodzaju okryć wierzchnich. Kurtki, jakieś takie ramoneski, kurtki jeansowe, na przykład bomberki, płaszcze, trencze, tego rodzaju rzeczy. Ponieważ są to rzeczy zwykle sezonowe i nie nosi się ich często, przez co właśnie na Vinted można znaleźć te rzeczy w bardzo dobrym stanie, niezniszczone i też w bardzo dobrych cenach, ponieważ w powiedzmy jakiejś sieciówce płaszcz będzie kosztował około 200 zł, to jest wydaje mi się minimum 200 zł za płaszcz, a na Vinted można znaleźć takie rzeczy no do 50 nawet złotych. Kolejna kategoria to są koszule. Koszuli na Vinted jest mnóstwo, powystawiane za 5, 10, 15 złoty. Przeróżne rodzaje, kroje, kolory, bardzo oryginalne wzory i też są koszule z bardzo dobrymi składami, ponieważ chociażby nawet lniane. Także myślę, że koszule też bardzo opłaca się właśnie kupować na Vinted. Tak myślę, co jeszcze? Spodnie. Spodnie lniane. Też jest ogromny wybór spodni lnianych na Vinted. Wydaje mi się, że na ten moment to wszystko, co mi przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o takie właśnie kategorie. Jeżeli chodzi o to, czego według mnie nie warto kupować na Vinted, są to basiki, jakieś białe bluzki, ponieważ zwykle są one już po prostu poszarzałe. No chyba, że są nowe z metką, no to wtedy to jest inna sprawa, ale tutaj raczej skupiam się na rzeczach takich, wiecie, używanych i noszonych. Dobrze, może przejdźmy już do moich rad i wskazówek, skoro już sobie tak zarysowaliśmy mniej więcej, co warto w ogóle szukać na Vinted. Ja swoje poszukiwania na Vinted zwykle zaczynam od znalezienia jakiejś inspiracji. Na Vinted można szukać na dwa sposoby. Albo po prostu przeglądać to wszystko, co tam się znajduje, bez szukania czegoś konkretnego. I jak się ma taką otwartą głowę, też można znaleźć bardzo dużo właśnie fajnych i wyjątkowych rzeczy, ale ja zwykle jednak szukam czegoś konkretnego. Znajduję sobie jakieś inspiracje na Pinterestie, albo nie wiem, wyświetli mi się coś fajnego na Instagramie, czy na jakimś sklepie, na stronie. I zwykle, gdy już właśnie znajdę jakąś taką fajną rzecz, która mi się spodobała na przykład właśnie w jakiejś sieciówce, to jeszcze zanim ją zakupię w tej sieciówce, sprawdzam, czy znajdę coś podobnego na Vinted. Tak sobie teraz myślę, że niektóre te rady, którymi się z wami podzielę, są dość oczywiste, ale jednocześnie ja popełniałam różne błędy na początku swojej przygody z kupowaniem na Vinted, dlatego nawet tymi oczywistymi rzeczami się z wami podzielę. No i jak już mam tą moją inspirację, rzecz, której szukam, wchodzę na aplikację, no i wiadomo, trzeba coś wpisać w tą wyszukiwarkę. Załóżmy, że szukam jakiegoś swetra. Zwykle ja wpisuję swetra
sweter plus vintage. Ponieważ zauważyłam, że bardzo dużo ludzi po prostu używa tego hasła vintage, nawet jeżeli ta rzecz wcale nie jest vintage, ale pod tym hasłem po prostu, no tak zauważyłam, że znajdują się dużo fajniejsze rzeczy i to już też jakby zawęża troszeczkę obszar moich poszukiwań. Też ważne jest, żeby używać filtrów, co wydaje mi się dosyć logiczne, ale może część osób nie używa tych filtrów. Moja mama na przykład. Rzeczy na Vinted jest mnóstwo i czym bardziej zawęzicie sobie ten swój obszar poszukiwań, tym prędzej po prostu uda wam się znaleźć coś fajnego. Ja też zawsze ustalam sobie próg cenowy, jeszcze zanim zacznę czegoś szukać i właśnie też zawsze wpisuję to w tych filtrach, że na przykład jeżeli szukam jakiegoś swetra, to wpisuję sobie cenę do 30 zł, bo tyle osobiście jestem w stanie po prostu dać za używany sweter. Każdy może sobie tą cenę wpisać trochę inną, to już zależy tylko od was, ile właśnie czujecie, że możecie przeznaczyć na daną rzecz. Ja zawsze tą cenę, którą wpisuję, zawyżam do około 10 zł, bo kolejny punkt, uwaga, tutaj sobie właśnie zapisałam, to zawsze targuj cenę. Ja jestem takim trochę Januszem biznesu, przyznaję się bez bicia. Czasami jest mi trochę głupio już nawet targować tą cenę, bo ja targuję cenę dosłownie wszystkiego, co znajdę. I jeżeli chodzi o to, ile targować tej ceny, zwykle targuję około 10 zł, bo jeżeli ja targuję 10 zł, to osoba, która sprzedaje tą rzecz, będzie chciała się potargować o 5 zł. Czyli tyle, ile ja jakby docelowo w sumie chciałam wytargować. Wiecie, o co mi chodzi? Psychologia? Wydaje mi się, że wiecie, o co mi chodzi, ale załóżmy, że ogląda mnie ktoś kompletnie bez doświadczenia, to wytłumaczę to jeszcze bardziej dosłownie, tak? Mamy sweter za 35 zł i ja chcę go kupić za 30, więc będę targować cenę za 25. I czasami udaje mi się wytargować o te 10 zł, że już ta druga strona nie targuje się o 5, tylko właśnie przystaje na tą cenę, którą ja zaproponowałam. Także wydaje mi się, że zawsze lepiej targować po prostu trochę więcej. Tak powiedziałam, że targuję wszystko, ale jeżeli coś kosztuje 15 zł, to już raczej sobie odpuszczam, bo no wydaje mi się, że to już jest trochę przesada, żeby targować te 15 zł. Tak samo jeżeli kosztuje coś po prostu, no nie wiem, 10, 5, po prostu poniżej tych 15 zł, ja już nie targuję. Bo też wiem, że gdybym ja sama sprzedawała coś za 15 zł, to to już i tak jest naprawdę niska cena. Bo wiecie, też samo spakowanie paczki, dojazd do paczkomatu z tą paczką, to też wszystko kosztuje. Więc miejmy też troszeczkę szacunku do siebie nawzajem. Myślę, że też dużą gwarancją sukcesu udanych zakupów jest pytanie o wymiary. Ponieważ czasami ten rozmiar na metce tak średnio odpowiada faktycznym wymiarom danej rzeczy. Nie zawsze pytam o wymiary, bo jeżeli coś na przykład widzę, że ma metkę z jakiejś takiej sieciówki, z której mam już jakieś ubrania w danym rozmiarze, no to spodziewam się, że te rzeczy będą na mnie dobre. Ale jeżeli dana marka jest mi dość, no, nieznana, no to pytam o wymiary, szczególnie gdy na przykład nie zależy mi, żeby dana rzecz była oversize, albo już tym bardziej za mała. I wiem, że niektórych denerwują pytania o wymiary, ja tego nie rozumiem, sama zawsze odpowiadam. Jeżeli ktoś pyta mnie o te wymiary, to chętnie podeślę. Też zresztą zawsze jak coś wystawiam na Vinted, to staram się od razu umieścić te wymiary, żeby właśnie już nikt nie musiał mnie o to dokładnie pytać. Czasami pytam też o skład danej rzeczy, jeżeli na przykład kupuję sweter i zależy mi, żeby był on z dobrego materiału, no to pytam, czy właśnie ma na przykład on wełnę w składzie i tak dalej, i tak dalej. Właśnie też wełniane swetry to jest kategoria, którą można naprawdę w fajnej cenie dorwać na Vinted. Tylko trzeba uważać, bo no wełna to jest materiał, który po wypraniu się kurczy. Ja już się dałam na to nabrać parę razy na Vinted, że po prostu kupiłam sweter właśnie wełniany i przyszedł taki skurczony i bardzo nieprzyjemny w dotyku, bo widocznie był prany w nieodpowiedniej temperaturze, no i co z tego, że jakby wiecie, sweter ma dobry skład, jak przychodzi do was już taki ściśnięty, że nie możecie go nawet założyć na siebie. I ostatni już punkt, który mam tutaj wypisany na mojej liście, to w sumie wyszedł tak trochę naturalnie przy rozmowie z moją mamą, ponieważ moja mama kupiła ostatnio na Vinted właśnie jakiś żakiet, jakąś marynarkę, która strasznie śmierdziała takim obrzydliwym lumpeksem, takim naprawdę obrzydliwym. I jak się później zorientowałyśmy, ta pani, od której kupowała właśnie ten żakiecik, ona prowadzi swój lumpeks i część rzeczy z tego lumpeksu wystawia dodatkowo na Vinted. I myślę, że na to też warto uważać, bo już nieraz z moją mamą się na to nadziałyśmy, że ktoś właśnie ma ten swój lumpeks i wystawia jeszcze rzeczy na Vinted. I one często właśnie śmierdzą i są takie
bardziej zniszczone niż to widać na zdjęciu. I ktoś mi powie, że okej, śmierdzi, można wyprać. Czasami tego smrodu naprawdę nie da się pozbyć. Dlatego o tym wspominam, bo jeżeli to nie byłby aż taki duży problem, no to nie mówiłabym o tym. W sumie nie do końca wiem, jak rozpoznać to po danym profilu, czy ktoś ma ten lumpex, czy nie. Zauważyłam, że niektórzy czasami wystawiają ubrania na jakichś takich, o matko, jak to się nazywa, na manekinach, o. I to już może właśnie świadczyć o tym, że dana osoba ma sklep, no bo raczej nikt sobie w domu nie trzyma manekina. Też wiecie, co innego, gdy ktoś ma taki sklep z używaną odzieżą, taką wyselekcjonowaną, premium, to jest też inna kwestia. Ja na przykład też obserwuję takie profile na Instagramie, gdzie ktoś właśnie używane rzeczy, ale takie wyselekcjonowane właśnie sprzedaje. Tak więc to już by było na tyle, jeżeli chodzi o moje sposoby i triki, jak kupować na Vinted. No tak jak mówiłam na początku, spora część tego, co wam teraz powiedziałam, jest dość oczywista, ale być może nie dla każdego i mam nadzieję, że chociaż dla kogoś ten filmik będzie trochę pomocny. A teraz pokażę wam moje ulubione zdobycze właśnie z Vinted. Pierwszą rzecz mam już na sobie. Kupiłam ten sweter parę dni temu, przyszedł do mnie wczoraj i po prostu jestem w nim zakochana. Stwierdziłam, że no muszę w nim nagrać, bo już nie mogłam się doczekać, aż w końcu będę miała okazję go ubrać. To jest, słuchajcie, sweterek marki Marks & Spencer. Ja go kupiłam za 25 zł bodajże, plus wysyłka. I to jest sweterek nowy z metką. Ten sweterek ma po prostu idealny kolor, odcień. On ma też takie poprzewlekane, jakby widzicie, kropeczki z nitek. No jest cudowny. Taki idealny basic po prostu w mojej szafie, którego właśnie potrzebowałam. Może najpierw pokażę wam moje ulubione swetry, które kupiłam na Vinted, a później przejdziemy do innych kategorii. Swetrów mam po prostu zdecydowanie najwięcej. Już jakiś czas temu kupiłam na przykład taki sweterek niebieski, bo niebieski to jest mój nowy ulubiony kolor. On co prawda jest trochę zniszczony i mógłby być w trochę lepszym stanie, ale on ma, jakby wiecie, no sztuczny plastikowy materiał, więc też nie spodziewałam się nie wiadomo czego, gdy go zamawiałam. On jest z H&M-u, kosztował naprawdę grosze, tak więc nie szkoda mi tego, że jest troszeczkę zniszczony. On jest taki trochę krótszy, więc myślę, że do jakichś spodni z wyższym stanem będzie naprawdę fajnie wyglądał. Jeszcze nie miałam okazji go za wiele razy założyć, no bo cały czas jest jeszcze trochę za ciepło na takie swetry niestety. Kolejny sweterek, który też przyszedł do mnie wczoraj. Czy wy widzicie te kolory? No to jest coś pięknego, totalnie moje kolory. Ja uwielbiam taki kolor właśnie pudrowego różu. On mi się tak skandynawsko kojarzy z tymi wszystkimi blogerkami, które nagrywają z Danii. Ja ostatnio mam fazę na Danię i chciałabym się tam przeprowadzić. I wszelkie ubrania, które właśnie mi się kojarzą z tamtymi rejonami, no to wiecie, I'm in love. Więc tak, ten sweter to jest też moja nowa miłość. Kolejny sweter, również niebieski. No po prostu jak go ubrałam, to już nie mogłam go zdjąć. Tak mi się spodobał. Może już ostatni sweter, który wam pokażę, żeby jakoś, wiecie, za bardzo tego też nie przedłużać. To jest taki sweter typowo na okres zimowo-świąteczny. On ma tutaj suwak. To jest w ogóle męski sweter. On jest 100% wełna. No, przechodziłam w nim całą zeszłą zimę, kocham go całym moim serduszkiem, leży sobie na dnie mojej szafy i czeka właśnie na święta. Przejdźmy może do koszul. To jest koszula, którą kupiła moja mama. Taka biała, przepiękna, ona jest cała, jakby wiecie, wyszywana, nie wiem czy to widać. W idealnym stanie i obstawiam, że też nie kosztowała dużo. Kolejna koszula, którą kocham całym moim sercem, taka oto właśnie, kosztowała... Ona była troszeczkę droższa, może znajdę cenę jeszcze i wam powiem. Ale to jest taka koszula z pufiastymi rękawami. Przepiękne zdobienia z takiej koronki. Ona też jest tutaj, tak wiecie, jakby z przodu wiązana. Bardzo elegancka, też mi się trochę kojarzy z Danią. Dobra, jak już wam pokazuję tę koszulę, to wam pokażę jeszcze dwie. Taka na przykład, to też moja mama ją kupiła. Ona jest lniana. Taka różowa, bardzo luźna, przewiewna, cieniutki materiał. I ostatnia koszula, ona jest trochę brudna od podkładu, ale nie zwracajmy na to uwagi. Taka zwykła, biała, turbo elegancka, z takim fajnym tutaj dekoltem, ponieważ ona jakby ma tak guziki trochę niżej. Dobra, myślę, że to już by było na tyle, bo dość długo nagrywam ten filmik, z tego co widzę, około 40 minut. 45 dokładnie. Tak więc dziękuję wam za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że się wam podobał. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o moich zdobyczach z Vinted. Możecie się też podzielić waszymi ulubionymi zdobyczami. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla was przydatny, choć w małym stopniu. I widzimy się już w następnym. Na razie!